Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest dr Jacek Pypeć. Pan doktor jest stomatologiem. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, trzecie zęby trzonowe, tak zwane zęby mądrości, to skąd się taka nazwa wzięła? Otóż różne są zapatrywania na ten temat, ale głównie mówi się o tym, że zęby te najpóźniej wyrzynają się u człowieka. Tak naprawdę między 18 a 23 rokiem życia, czyli kiedy człowiek uzyskuje pełnoletność, a podobno wtedy powinien być już mądrym człowiekiem. Stąd pewnie ta nazwa zęb mądrości. Niektórzy je mają, inni nie. U jednych zęby mądrości wyrastają bez problemów, u innych są źródłem stanów zapalnych, próchnicy. Jakie problemy są z wyrzynaniem się tych zębów? Bo one się wyrzynają, właściwie powinny się pokazać, tak jak pan doktor powiedział, do 22, 23 roku życia, ale nie zdziwi się pan również, jak przyjdzie osoba 60-letnia, która przychodzi z wyrzynającymi się zębami mądrości. Tak. No może 60-letnia to już stosunkowo późno, ale spotykam często 40 i 40-parolatków i się uśmiecham, że mówią, że muszą zrobić przyjęcie z okazji wyrzynania się zębów w tym wieku. No ale tak skąd się to bierze, to utrudnione wyrzynanie zębów? Otóż musimy wiedzieć o tym, że rodzaj ludzki redukuje liczbę zębów, redukuje uzębienie. Między innymi redukuje po każdym ostatnim zębie w danym szeregu zębów. I tak wśród trzonowców coraz rzadziej spotykamy zęby ósme. Ja jako młody lekarz widziałem bardzo często jeszcze dziewiątki. A wobec tego redukcja tego uzębienia wiąże się z tym też, że zmieniamy układ twarzy. Mamy mniejsze łuki zębowe, a wobec tego ząb często, ten ósmy, nie może znaleźć miejsca do swojego wyrzynania się. I stąd ludzie mają problemy. A dlaczego powiedziałam, że u 60-latków też mogą się wyrzynać te ósemki, bo starsze osoby noszą czasami ruchome protezy, na skutek ucisku dochodzi do wyrzynania się właśnie tych zębów mądrości, które do tej pory tkwiły w kości. Tak, dokładnie były ułożone najprawdopodobniej poziomo w kości, a po utracie uzębienia w trakcie noszenia uzupełnienia protetycznego dochodzi do ucisku tej okolicy, no i występują stany zapalne, następuje obrót zęba, często są to duże problemy z noszeniem tego uzupełnienia i te zęby oczywiście trzeba usunąć. Panie doktorze, zanim będziemy je usuwać, to jeszcze zapytam, przy tym wyrzynaniu się zębów zawsze, prawie zawsze towarzyszy ból. Towarzyszy ten ból i często jest wynikiem wielu, wielu przyczyn. Tak? Między innymi tym, że ułożony poziomo ząb mądrości, ząb trzeci, opierając się często w obrębie szyjki zęba siódmego, powoduje, że w tej okolicy tworzy się podobne zapalenie, jakie możemy obserwować w chorobach przyzębia. A więc tworzy się resorpcja kości, tworzą się kieszenie dziąsłowe i kostne, a wobec tego dochodzi do zalegania resztek pokarmowych, które bardzo trudno jest usunąć stamtąd, to prowadzi do zapalenia przyzębia, zapalenia okołokoronowego wokół tego zęba i dolegliwości bólowe. Te dolegliwości bólowe w miarę rozprzestrzeniania się, przybierania postaci ostrzejszej, może dochodzić do powikłań dalszych.
postaci zapalenia przebiegające już w kierunku szyi, czy też w kierunku podrażnienia nerwów, które w okolicy tego zęba się znajdują w obrębie jego korzenia. A więc naszego nerwu trójdzielnego, bardzo znanego ludziom i między innymi odpowiadającego za kwestie czuciowe, za kwestie mimiczne. Także zapalenia tego rodzaju mogą spowodować duże problemy u ludzi. Panie doktorze, w większości krajów Unii ósemki usuwane są na zlecenie kas chorych. Standardowo wszystkie zęby mądrości, które nie wyrosły prawidłowo do 16-18 roku życia, one są tam usuwane. U nas no nie. Albo się je usuwa, albo się nie usuwa. O tym decyduje stomatolog. No ja myślę, że kwestia usuwania zęba musi być, a szczególnie ósmego zęba, musi być wnikliwie rozważona przez lekarza. Na podstawie badania klinicznego, na podstawie osobistej odporności człowieka, stanu zdrowia, wieku pacjenta, no i oczywiście posługując się badaniami dodatkowymi w postaci wykonania zdjęcia rentgenowskiego, dokonujemy decyzji, biorąc pod uwagę takie rzeczy. Potrzebę usuwania tego zęba, ewentualne zagrożenia wynikające z usunięcia, czyli myślę o powikłaniach, ale i też działania lekarskie są takie, medyczne w tej chwili, aby przeciwdziałać powstaniu przyszłych powikłań czy też zapaleń w tej okolicy. A i to jest decyzja, którą trzeba wnikliwie rozważyć przy podjęciu decyzji ekstrakcji. No właśnie, bo ryzyko powikłań po zabiegu, czyli po usunięciu zęba, tej ósemki, no to opuchlizna, no to powiedzmy, że nic takiego, ból można przeżyć, krwawienie się skończy, no ale w przypadku nieumiejętnego przeprowadzonego zabiegu może dojść do uszkodzenia nerwu, utraty poczucia smaku, a czasem nawet śmierci. No to tak, to już jest daleko, daleko zaawansowane powikłanie. Natomiast z takim powikłaniem często istniejącym to jest infekcja zębodołu, która w tej okolicy może wystąpić. Tak, wynika bardzo często z tego, że skrzep, który powinien pozostać przez dłuższy czas po usunięciu zęba, wypada, następuje infekcja zębodołu, no i są powikłania zapalne, bardzo, bardzo bolesne, które nawet prowadzą do wystąpienia szczękościsku u pacjenta. I to, co pani powiedziała, w przypadku naruszenia, uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego, jeżeli myślimy o usuwaniu dolnych zębów, no parestezję w postaci zaburzeń czucia, smaku, mimiki twarzy. A występuje też suchy zębodół. Co to takiego? No właśnie to, co powiedziałem. Suchy zębodół, czy jak ktoś inny nazwie, pusty zębodół, to jest miejsce, które przed chwilą mówiłem, o wypadnięciu skrzepu. I to jest właśnie ten suchy zębodół, który jest taki niebezpieczny. No ale też można powiedzieć, że są zalety po ekstrakcji ósemek, bo wiele osób czuje się lepiej, a czasami nawet pozbywa się migreny. Dokładnie tak. Pacjenci, którzy zgłaszają się często z dolegliwościami tej okolicy, nie mogą wskazać jakby przyczyn, o których pani mówi. Między innymi z bólem głowy, z jakimiś okresowymi stanami podrażnienia okolicy żwaczy, mięśni żwaczy, czy też ucha. No i wtedy bardzo często
po tej diagnozie i również badaniu tym rentgenowskim, no, w dużej mierze można przyjąć, że powodem tych zaburzeń jest zatrzymany ząb ósmy. Dobrze jest takie zęby, jeżeli już oczywiście lekarz zdecyduje, żeby taką ósemkę usunąć, to jest dobrze usunąć między 16 a 20 rokiem życia, no bo wtedy są mniejsze korzenie i lepiej można usunąć taki ząb. Tak naprawdę najlepszy okres do usuwania tego zęba to jest między 17, 18 rokiem życia, nawet 16, to co pani powiedziała. Ząb mądrości mniej więcej wyrzyna się 20 lat u człowieka, a wobec tego w wieku 17 lat ząb ten mniej więcej ma korzeń swój, czy też korzenie, bo to są często zęby wielokorzeniowe, ma wykształcony w granicach od 1/3 do 2/3, a wobec tego jego szczyt tego korzenia jest płaski, nie jest ostry. Kolejna sprawa to w tym wieku, w tej okolicy u ludzi mamy do czynienia jeszcze z kością miękką, gąbczastą, a wobec tego jest duża łatwość i ta elastyczność kości powoduje, że jest dużo łatwiej usunąć taki ząb bez możliwości czy wystąpienia powikłań, na przykład w postaci odłamania szczytów korzeni tych zębów, które są później problemem w trakcie przeprowadzania zabiegu ekstrakcji. Czyli wraz z wiekiem rośnie to ryzyko powikłań, a proces gojenia też staje się wolniejszy. Staje się wolniejszy, tak jest. Panie doktorze, no ale to są jakby takie, przedstawiliśmy tutaj takie w sumie nieprzyjemne i niebezpieczne sytuacje z tymi ósemkami. Ale przecież obecnie w wielu gabinetach usunięcie ósemki odbywa się pod mikroskopem. Zabieg jest wtedy delikatniejszy, no i sprawniej jest przeprowadzany. No bo lekarz wtedy dobrze widzi, gdzie złapać ten ząb, jak go wyciągnąć, chyba o to chodzi, tak? Tak, no oczywiście, że uchwyt zęba jest jedną z rzeczą z najważniejszych w trakcie ekstrakcji, czyli możliwość ukierunkowania wyważania tego zęba. To jest jedno, natomiast trudności bardzo często wynikają i powikłania wynikają stąd, że te zęby powinno się usuwać dużo wcześniej, nie w momencie, kiedy wystąpił proces zapalny, a dużo wcześniej. To wiąże się z gojeniem, wiąże się z możliwością znieczulenia i z brakiem powikłań. Tak, najczęściej wtedy tych powikłań nie ma. Więc myślę, że powiększenie, o którym pani redaktor tutaj mówi, jest potrzebne w poszukiwaniu ewentualnie pozostałości po ekstrakcji zęba, czy też stwierdzeniu tego, że ząb usunęliśmy w całości. Bo to jest ważne, żeby jest nic bardzo tam ważne, nie żeby zostało. Nie, tak naprawdę tym diagnostyczną metodą, że tam naprawdę nic nie zostało, jest niestety, ale konieczne wykonanie zdjęcia rentgenowskiego po ekstrakcji, wtedy, kiedy lekarz nie jest pewny, że w całości ten ząb usunął. Nie jest to jego wina, że on się mógł odłamać czy połamać, ale no, takie rzeczy się zdarzają. No bo te zęby usuwa się w całości lub po trochu. Lub czasami. Niestety czasami trzeba to usuwać, nawet ciąć tego zęba operacyjnie. Czyli nacina się wtedy to dziąsło. Nacina się śluzówkę, często trzeba usunąć
część kości, usunąć też fragment korony zęba, która nie pozwala na wyważenie tego zęba, tak, i dopiero się jego usuwa. To wszystko zależy od możliwości technicznych w związku z szerokością tegoż miejsca do usunięcia i wyważenia zęba. Usunięcie ósemek w tej chwili jest to zabieg bezbolesny, bo albo jest to znieczulenie miejscowe, no ale można również taki ząb usunąć w narkozie. Można. Czy to, co jest bezpieczniejsze? Co jest bardziej komfortowe? I czy ta narkoza jest potrzebna? Komfort tak naprawdę to jest i dla jednej i drugiej strony, tak? Pacjent, że tak powiem, jest w pozycji nieruchomej. Sam on nie czuje tego, czego najbardziej nie lubi. Czyli bólu nie czuje. Bólu to on nie czuje, bo jest znieczulony. Natomiast niestety znieczulenie nie powoduje zlikwidowania efektów akustycznych. Czyli te wrażenia. Czyli te wrażenia, że jednak, jednak coś tam dzieje. Coś się tam dzieje, ktoś chrupie, chrząsi, wyważa się. Więc tego pacjent niespecjalnie toleruje. I wtedy wielu pacjentów czuje się wręcz depresyjnie i wówczas wręcz prosi albo chce, aby taka ekstrakcja była wykonana w znieczuleniu ogólnym. Co dla lekarza jest bardziej komfortowe, bo może lepiej przeprowadzić w takiej sytuacji tą ekstrakcję. Zwiększa również się czas do przeprowadzenia zabiegu, także to jest komfortowa rzecz. Obecnie znieczulenia, które ogólne, które wykonujemy u pacjentów, są w układzie tym zębowym bardzo bezpieczne. Oczywiście bierzemy pod uwagę wcześniej wszelkie schorzenia ogólnoustrojowe i głównym tym elementem, w którym się zastanawia lekarz nad ekstrakcją i podażą takiego czy innego środka znieczulającego, to są choroby serca, choroby wieńcowe, zapalenia dróg oddechowych. To są, czy też najzwyczajniejsze w świecie, zaburzenia odporności organizmu. Tak, trzeba odroczyć ekstrakcję. Bardzo często widzimy te zmiany zaburzeń odporności po przejściu z grypy. Tak, choroby, która bardzo często występuje u ludzi. To jeszcze antybiotyk, bo czasami trzeba tutaj dać ten antybiotyk pacjentowi. Wcale nie po ekstrakcji, bo przed też czasami otrzymuje pacjent. Tak, bo jeżeli występują już oznaki czy też postać początkowego zapalenia tkanek miękkich okołokoronowych, wobec tego mamy prawdopodobieństwo wystąpienia już czy też osadzenia się tam bakterii, prawda? Bardzo często beztlenowych, więc podaż jest antybiotyku przed zabiegiem, na 2 dni przed zabiegiem, a ponieważ antybiotyk zazwyczaj z grupy penicylin się podaje i podaje się go przez dni 5, więc po ekstrakcji od razu kontynuuje się jeszcze tą podaż antybiotyku, no i praktycznie biorąc wspomagamy likwidację ewentualnych zakażeń. Panie doktorze, a czasami bywa tak, że pacjent przychodzi, lekarz decyduje się i mówi, że będziemy usuwać ząb, no bierze antybiotyk, ale zaczyna się czuć dobrze i nie przychodzi, żeby pozbyć się tego zęba. Czy to jest dobrze, czy źle? Wydaje mi się, że pacjentowi nie zostały przedstawione potrzeby usunięcia zęba i ewentualnych powikłań,
które wystąpią w okresie późniejszym, kiedy tego zęba nie usuniemy. I należy powiedzieć pacjentowi, że oczywiście podaż tego antybiotyku złagodzi jego stan zapalny w tej okolicy, a może nawet na bardzo krótki okres czasu wycofa ten stan zapalny, natomiast on powróci. I jest to nieuniknione. I myślę, że takie uzgodnienie, przedstawienie pacjentowi tych za i przeciw, wręcz bym powiedział, spowoduje, że ten pacjent nie odstąpi od tego zabiegu. Także... Panie doktorze, czyli gdybyśmy mieli powiedzieć, jeżeli już ten ząb nas boli, to trzeba się go pozbyć? Ja w dalszym ciągu, pani redaktor, mówię, że nie jest to, nie jest taka droga, tak? Boli ząb, jeżeli mówimy o ósemce, jest ekstrakcja. Są powody, dla których tych ekstrakcji nie robi się. I o tym decyduje lekarz. Natomiast powtarzające się te dolegliwości najprawdopodobniej wskazują na konieczność ekstrakcji tego zęba. Także że bym wolał tak powiedzieć, bo to nie jest schemat taki prosty. Ból i ekstrakcja, musimy to naprawdę Panie dokładnie doktorze, rozważyć. Teraz, czy każdy stomatolog może usuwać ósemki? Każdy stomatolog może każdy zabieg stomatologiczny wykonać. Nie ma tutaj jakichś zastrzeżeń. Natomiast każdy stomatolog również odpowiada za wykonany zabieg, rozważając zarówno możliwości tej ekstrakcji, rozważenie wystąpienia ewentualnych powikłań, tak, i to, co chciałem na koniec powiedzieć, również wzięcie pod uwagę własnych umiejętności. Jeżeli klinicznie, radiologicznie oceni lekarz, że jest to ekstrakcja trudna, że mogą wystąpić powikłania, nawet dużego stopnia, powinien skierować tego pacjenta już do prawdziwego fachowca, wręcz bym tak powiedział, tak, do chirurga, dlatego że być może ten zabieg musi być chirurgicznie wykonany. Czyli chirurg, stomatolog. Czyli jak chirurg, wybierać stomatolog. Już takiego lekarza, gdzie boli nas ząb, to lepiej już, żeby to był chirurg, stomatolog. No, w przypadku ósemki tak, trudno wyrzynającej się, to lepiej byłoby mimo wszystko, żeby lepiej to robić taki zabieg w szpitalu, czy to jest konieczność, czy w gabinecie prywatnym można też to wykonać? Można wykonać w gabinecie prywatnym, natomiast to są pewnego rodzaju schorzenia czy prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań dużego stopnia, że taki zabieg jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wiąże się to też ze stanem ogólnym pacjenta, tak? Z jego ewentualnymi chorobami ogólnoustrojowymi. Natomiast generalnie taką ekstrakcję wykonuje się w ramach chirurgii stomatologicznej, a więc w przychodniach, poradniach. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był stomatolog dr Jacek Pypeć. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję. Forum Radia Rock Parada.